Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To krótka informacja, mianowicie 1 maja o godzinie 16 startuje nowy międzynarodowy serwer W40. Jako już lubię takie okrągłe liczby, to postanowiłem sobie na nim zagrać. Będę tam grał wojownikiem i prawdopodobnie będę tworzył gildię. Gildia będzie bardziej dla zabawy, ponieważ... No, na pewno cały czas priorytetem jest S38. Ja też nie mam czasu aż tak na dwa serwery, w sensie na, na dwóch serwerach ogarniać Gildię, bo konto to tam jakoś ogarnę. Więc Gildia będzie raczej dla zabawy. Natomiast, no, chciałbym, aby mimo wszystko ten poziom był jako taki utrzymany i aby te przynajmniej dwa pierwsze pakiety zostały przez Was kupione, więc to jest tak naprawdę główne wymaganie. No i oczywiście standardowo, no, tam kultura i tak dalej, to chyba nie muszę o tym mówić. Natomiast teraz rekrutacja będzie przebiegać troszeczkę inaczej ponieważ na moim Discordzie jest specjalny kanał, yy, on się tam nazywa, bodajże, Podania do gildi W40, coś takiego, i tam, gdy sobie wejdziecie na tego Discorda, wejdziecie na ten kanał, yy, napiszecie procent APLI yy, po angielsku, yy, to tam macie taką ankietę krótką, którą musicie wypełnić. Taki bot do was jakby napisze i będziecie mu odpowiadać na pytania. Yy, my te podania yy, od Was dostaniemy i po prostu będziemy rozdzielać. Yy, tam jest pytania typu, jak grasz, czy free to play, czy eko i tak dalej, yy, tego właśnie typu mówię pytania. Będziemy tam z ludźmi na Discordzie rozdzielać, ponieważ też jest jakaś tam propozycja, żeby powstała druga gildia osób z Discorda które jakby y, będą sobie ty, bardzo leciutko grzybić, y, w sensie no tam y, trzy paski grywi tak naprawdę to wszystko bez tam jakiegoś szaleństwa y, więc być może powstaną dwie gildie ale, a jeżeli mało będzie osób takich wiecie y, faktycznie y, chętnych i takich ogarniętych no to powstanie jedna gildia, to jeszcze zobaczymy y, te podania będziemy sobie przeglądać i będziemy po prostu rozdzielać, y, więc jakby spod, y, spod tego filmu z komentarzy nie biorę w ogóle ludzi tylko biorę y, te osoby, które napiszą Podanie właśnie w ten sposób, w razie czego możecie pytać tam w komentarzach czy coś, w jaki sposób to zrobić, to tam jakbyście czegoś nie umieli, to tam wam odpowiem i doradzę. No i co? I to by było chyba na tyle. Zaczniemy sobie. Może będą jakieś daily filmiki, jak s 38 To jeszcze zobaczę. Zobaczę w ogóle, jak serwer będzie się rozwijał. Na starcie, pewnie przy grzybie, dalej zobaczymy. W każdym razie, no, też w ogóle mi pisaliście, jak wam wczoraj dałem na karcie społeczności info, że będzie ten nowy serwer i że może sobie zagramy. To mi pisaliście, że po co tyle serwerów i tak dalej. No, ja na ten moment mam 4 konta. I jeżeli zacznę grać wojownikiem, tutaj tak bardziej na poważnie, to konto z W35 po prostu. Odpadnie, nagram pewnie jakiś odcinek tam pożegnalny i zostawię to konto dla, do podziemi, w sensie tam się rozbiorę całkiem i tak dalej. Więc, więc co? Także nadal pozostaną tylko cztery serwery. Więc, jakby nowy, nowy serwer nie dochodzi, bo też nie wiadomo, nie można przesadzać. No, ale tak. Myślę, czy co, Czy wszystko powiedziałem? Wydaje mi się, że tak. W razie czego, to tak jak mówię, pytajcie tam w komentarzach, jakbyś coś nie było jasne. Wszystko jest na moim Discordzie, tam też możecie w razie czego pytać, to tam Wam na pewno ktoś odpowie. I tyle. Tak jak mówię, zobaczę, czy będą daily filmiki. Tak jak było s 38 być może będę znowu takie koło 12 nagrywał, jak ten serwer się rozbija. I zobaczymy. To by było na tyle. Takie krótkie info. 1 maja o 16 pamiętacie, macie odliczanie na ekranie pod adresem takim jak widzicie też na ekranie w40.sfgame.net macie właśnie to odliczanie i będzie też serwer, jeżeli już będzie 1 maja 16 pod tym adresem, także sobie możecie wbijać. I tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze co do podań, to też zapomniałem. Chciałbym abyście te podania jako tako tam się rozpisali mniej więcej, bo widziałem, że Sporo osób pisało w podaniu typu, tam było chyba jak będziesz rozwijał pupilę, czy tam jak będziesz, jak będziesz grał w twierdzy, jaką taktyką, no to ludzie odpisywali coś po kroju dobrze, co niektórzy albo tak jak w poradniku neutral, albo coś takiego, no prosiłbym jednak, żeby się jako tako rozpisać, bo nie tylko ja to przeglądam, ale też inne osoby i, no i czasem to śmieszy, czasem się aż nie chce czytać, jak niektóre tam głupotki bo piszecie, więc jako tako się po prostu do tego przyłóżcie. Okej, okay, to by było na tyle, dziękuję raz jeszcze za oglądanie, możecie zostawić kciuka w górę, subskrypcję, wbijać na tego Discorda, jeżeli ktoś jest chętny do Gildi. Trzymajcie się i cześć.